Bardzo serdecznie, ja jestem Giksu 18, a to jest Euro Truck Simulator 2, jak wiecie. Zaczynam otwierać nowy dział, w którym będę przedstawiał po kolei wszystkie ciężarówki, zaczynając od najsłabszych po najmocniejsze. Pierwszym z nich jest Iveco, w grze nazywane jako Ivedo. Na załączonym obrazku mamy wersję podstawową, najsłabszą. Jest to 4x2, napęd 4x2. Ogólnie rzecz biorąc, jest to ciężarówka bardzo słaba. Strasznie się męczy pod górkę. Do pokonania wzniesienia niezbędna jest właśnie redukcja biegów. Aby ruszyć znaczypą, trzeba dać naprawdę dużą ilość gazu, by pojazd nie zgasł. To jest właśnie duży problem tej ciężarówki. Aby pojazd nabierał prędkości, w miarę szybko się rozpędzał, trzeba szybko zmieniać biegi, by pojazd nie stracił prędkości, a co za tym idzie, potem będziemy znowu musieli redukować i to się mija z celem. Ogólnie jest to ciężarówka przystosowana na krótkie dystanse. Najbardziej nadaje się do pracy przy drogach, takie jak dowóz piasku czy żwiru, kamieni. Ciężarówka jest mała i życie w tej ciężarówce byłoby naprawdę ciężkie i niekomfortowe. Lecz ta ciężarówka nie posiada tylko wad, posiada także zalety. Nie jest ich dużo, ale zawsze coś. Steruje się nie najgorzej. Iveco posiada bardzo dobre hamulce, co jestem zaskoczony tym, ponieważ ma lepsze hamulce niż Volvo, co mnie bardzo zdziwiło. Dobrze się steruje i łatwo wykonuje manewry. No, czyli jest to taka ciężarówka typowo do takich krótkich, takich dowózek, kamienia, żwira, węgla. To jest typowo taka ciężarówka, no bo gabarety tutaj nie ma o czym mówić. To nie jest w ogóle ciężarówka do takich towarów. Podsumowując, jest to słaba ciężarówka o słabej mocy na krótkie dystanse, bardzo dobra do wykonywania szybkich manewrów, podjazdy i tak dalej. Dziękuję bardzo. A jeżeli mam już z wami przyjemność do was porozmawiać, do Euro Truck Simulator 2 doszedł nowy patch. Jest to patch 1.2.5. W patchu znajduje się takie rzeczy jak licencja DAFA, o której niedawno się dowiedzieliśmy, że Euro Truck dostał licencję na tą markę ciężarówek. Jest obsługa znaków Unicoid, co bardzo fajnie, bo niektóre znaki po prostu nie były zauważalne i tak dalej. Zostały wsparte języki takie jak japoński, koreański, wietnamski, chiński, bułgarski. Oczywiście był problem z tym, że profil został usunięty. Ja miałem taki profil, zacznę wszystko od zera. Tak jak teraz zaczynam od zera, nie mam nic. To właśnie w tym patchu jest to naprawione. Są poprawki w tablicach rejestracyjnych różnych państw. Oczywiście są nowe lampy, oświetlenia lampy wszystkich samochodów, ciężarowych przyczep i pojazdów. A i nowe przekładnie do każdego samochodu, właśnie zaraz będziemy testować, zobaczymy co to jest. Polepszony układ kierowniczy. Dodany autobus jest AI nawet. Co mnie bardzo zaskoczyło, zaraz nie wiem czy to jest. Ekran umiejętności nie pojawia się na poziomie, nawet jeśli nie ma żadnych punktów umiejętności dodanych. Dokładnie, to jest bardzo dobry. To jest bardzo dobry, bardzo dobra zmiana. No i to jest tyle. Jeszcze zostały subtelnie udoskonalone HDR, czyli silnik graficzny. Bardzo fajnie. To wszystko z patcha. Ja wam dziękuję wszystko za to, że oglądaliście mój film. Mam nadzieję, że wam się podobało i żegnajcie. Bye.